Szczepienia grupy 0 nabrały w Suwałkach rozmachu. W suwalskim szpitalu pierwszą dawkę szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 przyjęło według wyliczeń dyrektora placówki Adama Szałandy 960 osób. Dość fajnie to idzie. A może raczej szło. Dzisiaj rozpoczęto podawanie drugiej dawki preparatu, choć wakcyna do Suwałk mimo planu nie dojechała. Dzisiaj powinniśmy zacząć drugą dawkę i zaczęliśmy, ale to z tego tytułu, że zostało nam część szczepionek z pierwszego, przeznaczonych na pierwszą turę, a tam sporo osób się nie zgłosiło nam w sobotę i w niedzielę. I tutaj, a jeszcze dostawa ta dedykowana dla pacjentów do drugiej dawki jeszcze do nas nie dotarła. Od piątku teoretycznie trwa rejestracja pacjentów z tak zwanej pierwszej grupy. Teoretycznie, bo faktycznie przychodnie musiały wstrzymać zapisy. Limity pacjentów na pierwszy tydzień podawania szczepionki zostały wyczerpane już po kilkudziesięciu minutach, ponieważ każdy z punktów szczepień mógł zapisać tylko 30 pacjentów. Podczas spotkania z prezydentem lekarze z suwalskich punktów szczepień stwierdzili, że niestety w takim tempie zaszczepienie całej populacji suwałczan zajmie im kilka lat. Lekarze uważają, że kolejne gabinety powinny zgłosić się do Narodowego Programu Szczepień. Nie trzeba być orłem z matematyki, by obliczyć, że przy takim tempie dostaw rocznie możliwe będzie zaszczepienie niespełna 8 tysięcy suwałczan. A lekarski pomysł na zwiększenie liczby punktów podawania wakcyny nie przyniesie oczekiwanego, szybkiego rezultatu, bo wówczas do każdego z punktów będą docierały po prostu mniejsze dostawy. Być może sytuacja zmieni się po zakończeniu remontów w fabryce jednego z dostawców szczepionki, ale podkreślamy, być może. Póki co z jednej strony więc mamy szeroką i intensywną kampanię edukującą i zachęcającą do szczepień, a z drugiej strony ci już przekonani do zastosowania ochrony trafiają na mur nie do przebicia.